Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense 5, w kolejnym odcinku o 10 rano. Cóż, pod poprzednim materiałem zostawiliście ponad 200 pozytywnych ocen, także wielkie dzięki. I co sobie dzisiaj zrobimy? Nie ukrywam, że jestem troszeczkę zmęczony, także nie będziemy grali mastery modów na razie. Po prostu chcę w dniu dzisiejszym wrzucić sobie troszeczkę bardziej na luz, także zagramy sobie randomową misję. A na czym będzie ona polegała, tego jeszcze nie wiem, także naciśnijmy i zobaczmy, co na nas czeka. Okej, tutaj mamy oznaczenie, to jest pierwsza randomowa misja, jaką przechodzę na tym kanale, znaczy no ogólnie na kanale, tak? Na razie się, dotychczas się tym nie interesowałem, no a stwierdziłem, że na ten odcinek, jak się właśnie zastanawiałem, co dla was nagrać, stwierdziłem, że to może być naprawdę ciekawe. Okej, tutaj mamy poziom easy, mamy Dart Małpkę, Beat Mount Magma, no to jest ta mapka, na poziomie easy, używając 4-2 Dart Monkeys. Okej, zobaczmy o co z tym chodzi, co więcej, okej, stąd wylatują baloniki, spoko. Mam troszeczkę złota, bo mam tego złota 1000... ciekawe. Mam tego złota 1700. Słuchajcie, nie mogę, mimo tego, że wiecie, ja normalnie mam ulepszone, w sensie mam odblokowane wszystkie ulepszenia do Dart Małpki, to tutaj nie mogę, mogę kupić... maksimum 2 ulepszenia po prawej stronie, no i wszystkie ulepszenia po lewej stronie, także może być naprawdę ciekawie. Okej, więc ustawię sobie to w taki sposób, ustawię to na strong, chociaż wydaje mi się, że na te pierwsze baloniki to nie będzie zbyt dobry pomysł, także bardzo szybko dostawię sobie kolejną Dart Małpkę. Tym razem nie będę jej ulepszał na te katapulty, tylko po prostu w taki sposób ją sobie ulepszę. Ponieważ słuchajcie, ta katapulta średnio sobie radzi z balonikami. Średnio sobie radzi po prostu z balonikami, które są szybkie, tak? Średnio sobie radzi z szybkimi balonikami, a zwykła Dart Małpka tutaj myślę, że nie powinno być większych problemów. Kurde, to może być naprawdę ciekawe, ponieważ niby poziom easy, ale no wiecie, jakoś tymi Dart Małpkami trzeba będzie sterowce rozwalić, no a niestety nie mamy możliwości, normalnie bym powiedział, wiecie, rozwalić Dart Małpkami sterowiec to nie jest żaden problem, bo albo używamy sporo małpek, które mają triple dartsy, wtedy przynajmniej w Bloons Tower Defense Battles triple dartsy naprawdę całkiem spoko obijają sterowiec. Oczywiście, no nie tak jak na przykład armaty, no ale mimo wszystko sprawdzałem się naprawdę znośnie. Okej, dostaję sobie jakąś małpkę. Ale tutaj, słuchajcie, nie mamy ani triple dartsów, ponieważ triple dartsy to jest trzecie ulepszenie po prawej stronie, ani nie mamy fan klubu, ponieważ fan klub jest czwartym ulepszeniem po prawej stronie, także naprawdę może być ciekawie. Tak jak mówię, no dzisiaj sobie właśnie zagramy tylko tę jedną randomową misję, ponieważ, no jak już wspomniałem na początku, jestem troszeczkę zmęczony. Także też wiadomo, nie chcę robić nic na siłę. Słuchajcie, dodatkowo z tymi randomowymi misjami jest dość ciekawa sprawa, ponieważ ktoś z was może powiedzieć, świetnie, skoro wiedziałem, że mam Dart Małpki, to dlaczego nie wziąłem, wiecie, nie ustawiłem sobie, żeby po prostu na tę grę wziąć domek do Dart Małpek, ponieważ słuchajcie, gdybym ja wyszedł, gdybym przeczytał sobie, na czym polega randomowa misja i po prostu wyszedł, zmienił sobie domek na domek do Dart Małpek, to gdybym ponownie kliknął w randomową misję, to już bym miał ją inną niż poprzednią. Uwierzcie mi, sprawdzałem to, także miałbym ją po prostu inną. Okej, postawmy jednego Juggernauta, oczywiście ustawionego na strong. Dostawmy może jeszcze jednego, również ustawionego na strong. Albo może na last powinien być ustawiony. W sumie nie jestem pewien. Ustawmy tak, wiecie, Dart Małpki 2-2 i ustawimy je wszędzie tutaj właśnie naokoło tego tutaj wylotu baloników. W ogóle tę mapkę się śmiesznie gra na rewersie, nie? Jak jest odwrócone, bo te baloniki to wiecie, ona jest ogólnie chyba... Ta mapka jest z poziomu advance, jeśli się nie mylę, także wiecie. Niby mamy... Niby poziom easy, ale no mapka jest z poziomu... mamy poziom easy na mapce z poziomu advanced. Jejku, stale, wiecie, stale w głowie szukam zamiennika dla tego słowa poziom, żeby stale nie powtarzać mapka z poziomu i w ogóle, ale to naprawdę nie jest takie proste. Ogólnie wiecie co, nie jestem pewien, też zauważyłem, że można na tym właśnie challenge'u, na tej randomowej misji bardziej, bo to nie jest wyzwanie, to chyba raczej nie jest. Można korzystać z agentów, także to jest na pewno coś z mojego punktu widzenia ciekawego, bo wiecie, może być mi ciężko tutaj, nie ukrywam, że może być mi tutaj ciężko przeżyć rundę, przetrwać rundę 50, tak? W,
której wyleci sterowiec, no to może być naprawdę coś ciężkiego, ale z drugiej strony, wiecie, mogę postawić sobie to, nie? Te wieże. Ona jest na sterowce po prostu super, tylko ona normalnie kosztuje 250, tak? Ona normalnie kosztuje 250, więc jak ja z tej misji będę miał 150 dolarków zysku, no to tak naprawdę to nie jest zysk, tylko ja tracę w tym momencie, tak? Bo jakby de facto wydaję 250 na wieżyczkę, tak? Czyli jestem do tyłu te... Jak na tym zyskuję 120, to jestem 130... Słuchajcie, jestem 130 do tyłu, także spróbuję to zrobić bez agentów, ale no może być bardzo ciężko może być z tym Moabem. No liczę, że jakoś sobie poradzimy, ale no tak jak wam mówię, może... Liczmy się z tym, że może nam ta runda 50 nie pójść, jeśli nie będę korzystał z agentów właśnie. No zobaczymy, nie chcę na razie peszyć, tak, nie chcę na razie peszyć, może się uda. Zobaczymy jak to będzie. W sumie to tylko jeden Moab, więc... Jeśli sobie poradzę z 49 rundą bez większych problemów, no to wydaje mi się, że tak samo powinno być z rundą 50, tak? Tak jak mówię, no w końcu to jeden Moab. Też w sumie nie, w 50 rundzie więcej niż jeden Moab wylatuje, przecież to już w rundzie 46 będziemy mieli do czynienia z naszym pierwszym Moabem. Tego już się nauczyłem, kiedy wylatuje właśnie pierwszy Moab. Ogólnie fajnie to wygląda, musicie przyznać. Kurde, fajne są te randomowe misje, żeby wam je pokazywać na kanale, ale jeżeli chodzi o to, czy opłaca się je grać, to no tak jak widzicie, tak średnio, nie? Tak średnio, jeśli mamy 4. Jeśli mamy 4, to tak średnio opłaca się je grać. Okej, powolutku będę się starał zbudować tutaj możliwie jak najwięcej tych juggernautów, ponieważ, no co, super to wygląda, to dlaczego nie? masakra. Wszystkie ustawione na strong, może ja coś tutaj powinienem jednak jeszcze ustawić na jakiś first, czy cokolwiek, chociaż z drugiej strony te małpki są ustawione na first, a i tak zresztą one niby są ustawione na strong, ale i tak biją wszystko, co się porusza po tym okręgu, nie? Bo zobaczcie, te strzały przelatują, To wszystko, co się porusza po tym okręgu, może być spokojne o to, że zostanie trafione przez Juggernauta. No i patrzcie, mieliśmy sterowiec. I tak jak przypuszczałem, było ciężko. No Juggernaut nie jest dobry na sterowce. I... Znaczy, no nie jest dobry, no... No nie jest, tak? No nie jest zbyt dobry właśnie na te sterowce, tak jak to widzieliśmy przed chwilą. I mogłoby być bardzo ciężko, gdyby więcej niż jeden sterowiec poleciał. Szczerze powiem wam, że już wydawało mi się, że przegramy. No ale jakoś na szczęście się udało. Ja sobie dostawię troszeczkę tych dart małpek, bo możemy mieć tutaj problem, żeby przetrwać ostatnią rundę. No impopable na pewno byśmy nie przeszli takimi ulepszeniami. Chociażbym całą mapkę zastawił tymi juggernautami, to zomgów byśmy nie pokonali. Tak mi się wydaje, że jeśli chodzi o zomgi, zwłaszcza, że ta mapka jest dość mała. Znaczy dość mała, no... No wiecie, tak naprawdę w momencie, w którym balonik wyleci z tego okręgu, no to ma 4 możliwe drogi ucieczki, tak? Więc wiecie, o co chodzi. 4 możliwe drogi wyjścia, tak? Także... No tak naprawdę w momencie, w którym wychodzi z tego kółka, to już zaczyna się robić naprawdę, naprawdę niebezpiecznie. Więc właśnie z mojego punktu widzenia... Kurde, to jest... Ja wiecie, niby mam double cash mode, tak? Gdybym nie miał double cash mode'a, to to już w ogóle byłoby bardzo trudne. Bez agentów, tak jak ja sobie to taki, wiecie, takie dodatkowe utrudnienie zrobiłem, to naprawdę bez agentów jest... Nie wiem, czy to jest możliwe. No, znaczy na pewno jest, ale... No kurde, nie wiem. 49 runda, słuchajcie, zaraz runda 50, także ja już się przygotuję tutaj odpowiednio. Odpowiednio się przygotuję, postawimy sobie dart małpki. Pyk, pyk i pyk. No i kozacko. I lecimy w takim razie, słuchajcie, runda 50. Dobra. Też był jeden sterowiec. Okej, może jeszcze coś będzie leciało. Nie no, wydaje mi się, że jeszcze jeden poleci. No, mam jeszcze jeden. No i okej, słuchajcie, udało nam się przejść tę random misję. Nawet w sumie wyszło całkiem tak całkiem na spokojnie. O, przeskoczyło nam od razu na kolejną. Round 1. 20 ceramicznych i 10 tysięcy golda. Round 1. A ile mamy przejść? Jedną rundę? Czy jedną rundę, w której leci 20 ceramicznych, tak? Bo jeśli tak, to możemy sobie to zagrać, bo w sumie dlaczego nie? Tylko nie jestem pewien, czy to o to chodzi. Zaraz zobaczymy. Jeśli tak, to wiem, że miałem kończyć po tej jednej randomowej misji, no ale ile trwa odcinek? 10 minut? Ledwo 10 minut. No, nawet nie. Więc sobie zakończymy po tej w takim razie.
Ej, czekajcie, bo ja muszę ogarnąć, co tu w ogóle... No tak, jedna runda i 20 ceramików. No to ja to wygram w taki sposób, tym co ustawiłem. Co nie? Okej, okay, no słuchajcie. Dwie randomowe misje. Króciutki odcinek, ale wydaje mi się, że to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy materiał. Sorki, że tak krótko, ale tak jak mówię, jestem troszeczkę zmęczony. Nawet w sumie nie wiem, z czego to wynika, bo jakieś zbytnio aktywności. No wiecie, byłem na boisku, byłem na rolkach, ale... No wiecie, żebym ja się jakoś tam bardzo zmęczył, to nie powiedziałbym. No ale w każdym razie... To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Postaram się kolejny zrobić dłuższy w ramach jakiejś tam rekompensaty. Wydaje mi się, że w kolejnym materiale będziemy już przechodzili jakieś mastery mody. Lub słuchajcie, mamy jeszcze do ogrania Daily Challenge, ale Daily Challenge na poziomie hard. Najpierw zrobimy sobie tak, najpierw Daily Challenge na poziomie hard, później na Impopable, ponieważ nie chcę zaczynać od Daily Challenge'a. Od dziennego wyzwania. Nie chcę zaczynać od dziennego wyzwania z poziomu Impopable, ponieważ jest naprawdę trudne, a ja nie mam jeszcze wszystkich domków. W jaki sposób działa Daily Challenge, już wam tłumaczę. Na przykład kliknę sobie tryb Easy, już dzisiaj to klikałem, żeby zobaczyć. Losuje mi cztery wieżyczki, cztery losowe wieże i losową mapę, no i mam sobie po prostu poradzić, tak? Jeśli mi się nie podoba, mogę to jakby przerolować, ale kosztuje mnie to troszeczkę dolarków. Także słuchajcie, dla przykładu wezmę sobie medium. Tutaj tak widzicie, mam znak zapytania. Kręcę i co mi wyskakuje? Mapka. Wow, chyba pierwszy raz ją widzę. Mapka i wieżyczki, jakim mamy grać. Co więcej, w tym momencie, kiedy znam już wieżyczki, którymi mogę grać, mogę się spokojnie cofnąć i wybrać sobie domek, który po prostu ułatwi mi przejście tego dziennego wyzwania, tak? Także słuchajcie, myślę, że Daily Challenge zaczniemy robić, kiedy kupię wszystkie domki. To nastąpi już niedługo. Nie chcę tutaj zbytnio, wiecie, mówić, ale planuję zrobić jeden odcinek, w którym kupię wszystkie domki. Także spoko, będziemy sobie na pewno jeszcze wszystkie testowali. Także no jeszcze sporo materiałów przed nami. Mówię, możliwe, że dzisiaj dogram wam jeszcze jeden materiał, ponieważ no ten jest troszeczkę króciutki. No ale tak jak mówię, no troszeczkę nie mam siły. Każdy jest człowiekiem, tak? Tutaj jak się zastanawialiście, co to za dziwny dźwięk, to uderzam o kubek długopisem. Bo ja tak często mam, jak coś mówię, a wiecie, nic się nie dzieje na ekranie, to sobie coś w rękach tutaj kręcę, czy coś, wiecie, jakiś długopis, czy szturcham kostkę Rubika, różne rzeczy robię. Dobra, nieważne, słuchajcie. Ja wam dziękuję za uwagę, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał króciutki, moje, być może dzisiaj jeszcze coś dla was dogram. To tyle, trzymajcie się i do usłyszenia, miłego dnia. Cześć. Trzymaj się. Albo trzymajcie, może mnie w grupie ktoś ogląda. Ciekawe. Cześć.